Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny na komputery. Więc tak, będziemy musieli tutaj dostać się do chatki Hagrida, jak dobrze pamiętacie. Poprzednim razem udało nam się również zaliczyć lekcję u profesor Sprout. No i tam porobiliśmy parę innych zadań, no przede wszystkim głównie skupiliśmy się na dwórku, a raczej na dworze, który teraz zwiedzamy. Swoją drogą ten las jest nadal piękny. I ja to nagrywam, moi drodzy, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, więc mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty. I teraz za pomocą tej kłody przedostajemy się tutaj. Dziwi mnie fakt, że muzyka nie leci. Ale może to się ogarnie za jakiś czas. Kto wie. Auć, to bolało. Weźmy może sobie czekoladową żabę. Ale nie, Harry, nie wchodź tutaj. Aj! Dobra, jest, mamy to. Tu przy okazji znak mamy, który nas prowadzi właśnie w stronę domku Hagrida. Nie wiem, czy wspominałem wam, ale uważam, że chatka Hagrida i ogólnie droga do chatki Hagrida jest lepsza w wersji na peceta. Tak szczerze jako tako lepiej to wszystko się prezentuje i lepiej wygląda niż to, co mieliśmy w wersji na PS1. Bo jak pamiętacie, w wersji na PS1 to po prostu mieliśmy wyjście z zamku i wow, niezły był to high jump, nie powiem, że nie. Było to po prostu, wiecie, wyjście z zamku i w zasadzie tyle. I trzeba było pokonać tam, powiedzmy, podobną ścieżkę, ale nie taką samą jak ta. Bo ta jest bardziej rozbudowana i moim zdaniem jest dzięki temu lepsza i ciekawsza. I zginąłem. Może muzyka się teraz ogarnie, co? Srebendo! O, dokładnie tak. Mój ulubiony traczek oczywiście musiał wlecieć, czyli zadania u bezgłowego Nika. I tak zawsze będę na to mówił, że to są zadania bezgłowego Nika, dlatego że jak grałem w wersji na PS1, to one po raz pierwszy tam leciały, okej? Okay? To będzie let's play, który będzie również tutaj wchodził w interakcję z wersją na PS1. Znaczy może no nie do końca w tak bardzo interakcję, ale będę raczej wytykał jakieś wady wersji PC-towej i wady wersji na PS1, ponieważ obie te wersje mają wady, spokojnie, spokojna wasza rozczochrana. Chochliki pieprzone, kurde, dajcie mi spokój! Ja tu nie mogę na spokojnie tłumaczyć. Dajcie mi spokój. Chcę sobie na spokojnie pójść i pozbierać co trzeba. Tutaj jest skrzynka, którą mam zamiar odblokować sobie, ponieważ Chochlik nie dał mi takiej możliwości. Szkoda, że Harry nie umie pływać. To byłoby w sumie fajne. Taki, wiecie, level podwodny. Albo sekcja podwodna. A, dobra, nic tutaj nie było. Myślałem, że to jest jakaś super, uber, tajna skrzynka, która da nam możliwość zdobycia karty kolekcjonerskiej. No i skaczemy sobie z kłody na kłodę, z kłody na kłodę, dokładnie tak. Ale pozwólcie, że ja tutaj zrobię jeden myk. W końcu wejdę... A, okej. Przepraszam, że ja tak nagle ucichłem, że tutaj nic nie mówię, ale po prostu muzyka, która się odpaliła, jest też epicka, nie? Moja ulubiona zresztą... Mój ulubiony traczek, który również leciał w wersji na PS1, Kamienia Filozoficznego. I kłoda się teraz przesunęła, dzięki czemu możemy pójść do Hagrida przez właśnie taki oto fajny mechanizm. Co jest dosyć śmieszne, no bo wygląda na to, że Hagrid musi za każdym razem codziennie idąc do Hogwartu pracować, podcinając te krzaki, to musi za każdym razem przechodzić taki, powiedzmy, test męskości. Coś a la, wiecie, Jackie Daxter, nie?
Bo w Jacku i Daxterze przecież też był test męskości. Za każdym razem taką drogę pokonywać, Jezus Maria, ja podziwiam Hagrida, nie? Że mu się chce. Uwaga na tentakule! Ja tutaj powinienem w inny sposób to wszystko zrobić, ale ja zrobiłem w inny sposób to. W inny sposób powinienem i w inny sposób zrobiłem. Dobra, tam nie było fasolek, więc nie ma... Niewiele straciłem tak na dobrą sprawę. Tam jest Hagrid, już go widzę. Tu fasolki są, warto byłoby tam pójść. Ale wyobraźcie sobie teraz tak, nie? Jakby mieli dodać ten... tą czasówkę z wersji na PS1, gdzie na przykład mieliście pójść na lekcję, wiecie, z Profesor Sprout. Czy tam lekcji obrony przed czarną magią. Tak jak pamiętacie, w wersji na PS1 przecież tam było ten... Była czasówka. I wyobraźcie sobie, gdyby tutaj była, miała być teraz taka czasówka do tego, chatki Hagrida. Ja pierdzielę, to byłoby dopiero coś. Szczerze, to byłoby nawet dobre urozmaicenie i to przy okazji by... powodowało, że ja bym, nie wiem, nie stał w miejscu i bym nie pierdzielił jakichś kocopołów. To jest też bardzo ładna lokacja. Nie, fasolka się utopiła, najgorzej. Nie, naprawdę, tutaj fajnie tutaj wykombinowali twórcy. Taką jaskinię zrobić jako taki secret room. Bardzo coś takiego lubię, bardzo mi się podoba. O! A co my tu mamy? Karta! W końcu! Kogo żeśmy zdobyli? Wejdźmy sobie w folio magii. Kto to był dokładnie? Tutaj nic się nam nie odblokowało. Tu możemy mieć ogólnie 7 slotów na te karty. Któryś z tych panów to był? Nie, to na pewno nie tutaj. To jak już to tutaj to było gdzieś. Codric Gryffindor, średniowiecze. Współzałożyciel Hogwartu, jego nazwisko nosi jeden z 4 domów. No to chyba było już. Bowman Wright. Słynie z wynalezienia złotego znicza. Aha, to pewnie to... To albo ten, albo Edgar Strougler, wynalazca fałszoskopu. No, tak więc tyle co chciałem. I oczywiście bardzo fajne miejsce na taką, wiecie, ukrytą skrzynkę z kartą kolekcjonerską. Ja ogólnie lubię, jak poziomy mają jakiś taki wodospad w tle. Sądzę, że to jest bardzo fajne urozmaicenie i dlaczego Harry się taki w dziwny sposób zbugował. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. To tą sekcję mamy już zaliczoną. Tę sekcję mamy zaliczoną. Tę sekwencję mamy zaliczoną. Więc może warto byłoby teraz tutaj pójść, zanim udamy się do Hagrida, który tam już na nas czeka z ciepłą herbatą. Przynajmniej mam taką nadzieję, że ciepłą herbatą. Dobra, roślinki sobie zmalały. Tutaj mamy jakieś przejścia. O proszę, co tu mamy za sekrety? Co to ma być? Przede mną takie rzeczy ukrywacie? O, kolejna karta. Dobra, pamiętaj, że to jest jakiś taki czarnoksiężnik z rogami. Dobra, skojarzę sobie zaraz, żeby przeczytać, jak on się nazywa i skąd on pochodzi. Dobra, folio magii i teraz sprawdzamy, gdzie on jest. Tu jest. Herpo Głupiec. Starożytny Grek. Pierwszy znawca, twórca bazyliszka. Nie, czekaj, pierwszy znany twórca bazyliszka. Jezus Maria, co mi się tak język plącze i kurde czytać nie umiem dzisiaj. What the fuck? Pewnie dlatego, że bez okularów siedzę. Tak to bym pewnie wszystko ogarniał w miarę, tak jak na poprzednich sesjach. Ale, no, mamy tutaj kurde... kolesia, który wynalazł bazyliszka. Ładnie. To są drzwi. A ja myślę, że tam Hagrid stoi.
Dobra, Hagrid tam jest, Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Hurry, over here. Come along then, I just need to show you a moment. By the way, congratulations on making the Quidditch team. Word travels fast round Hogwarts. Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your cupboard under the stairs, eh? Now I can show you what I wanted to talk to you about. It's a dragon's egg, Harry. But it's our secret, mind you. The egg is at a very delicate stage. I can't leave it here alone, but I need some fire seeds to give it that last burst of heat to make it hatch. Harry, can you fetch me some fire seeds? I grow them in caves out in the garden. I need you to collect as many fire seeds as you can find. Careful though, they're spitting fire and the seeds are hot. Let them cool down before you pick them up. Off you go then. Czemu za każdym razem, kiedy Hagrid chce nas wygonić, to pokazuje w tak dziwny sposób ręką? Znaczy, nie to, żeby mi to jakoś super przeszkadzało, ale... What the fuck? Bez sensu to jest. No i przed chwilą był tutaj motyw tego, Hogwartu się włączył. I tutaj nam bramka się odblokowała, do której oczywiście przejdziemy. Ale w gwoli ścisłości i szybkie sprostowanko, więc... Hagrid potrzebuje ognistego nasienia, by jajko, które tam się gotuje, w jakiś fajny sposób uspokoić, żeby w jakiś fajny sposób zareagowało, whatever. W każdym razie potrzebujemy przynieść mu złote nasionko, a co on z tym zrobi, to już nie wiemy. I tu swoją drogą coś a la świnki, bo to trochę takie świnki są. I to jest sekwencja, która oczywiście... była w wersji na PS1. I bardzo mi się ogólnie podoba wejście do tej lokacji. No nie, Hagrid nas zamknął, ty zły człowieku. Wiedziałem, że to jest zasadzka, kurde. On tak naprawdę nas zamknął i się z nas teraz śmieje, nie? Zobaczmy, co tu mamy. Ładna lokacja, naprawdę. Autentycznie zaczyna mi się to bardziej podobać niż w wersji na PS1. Gdzie, wiecie, była ta walka z tym minibossem, gdzie... Oj, przepraszam najmocniej za czkawkę. Gdzie walczyliśmy z tym posągiem świń. Nie wiem, czy pamiętacie, jak graliście w wersję na PS1, o ile graliście. Ale bieda, tylko jedna fasolka, serio? I ta woda, ja! Ej, to naprawdę ładnie wygląda. Dobre jest chociaż też to, że strzałki nam tutaj wskazują, gdzie mamy iść. Więc doceniam takie podpowiedzi w tej gierce. O, jakaś grota. Uuu. To trochę wygląda jak taka opuszczona kopalnia z Minecrafta, bo rozpoznaję po tych belkach, które są jako taka, powiedzmy, bramka, jako takie, nie wiem. To jakoś się nazywało w języku polskim, to co tutaj na wprost nas jest. To taka, powiedzmy, brama? Kurde, no nie wiem. Ciężko mi jest to ten. Ciężko mi jest to jakby określić. Ale chyba wiecie, o co mi chodzi. I tak, będę teraz starał się na bieżąco sprawdzać, czy czasem tutaj nie ma ukrytej jakiejś ścianki. Ale tutaj wydaje mi się, że na wprost jest, bo to jest zbyt podejrzane, że ten głaz jest tak schowany. Mówiłem? Wiedziałem, że tutaj coś jest. Ale to tylko fasolki, kurde, nic szczególnego. Naprawdę tutaj nic nie ma. A, weźcie się gońcie, kurde. Myślałem, że zostawicie chociaż jedną kartę kolekcjonerską. To by było fajne. I tak, jakbyście nie wiedzieli, gra wam każe tutaj iść. Pamiętajcie, strzałka zawsze pokaże wam, gdzie macie iść. Tu nic po boku nie ma? Nic. Nic a nic. Ło! Tu ładnie ogarnięte jest. Tak jakbyśmy byli za tym, za wodospadem, kurde. Tyle wody. Kurde, Harry, w końcu będziesz mógł się umyć. Taki śmierdziel z ciebie.
Nie myjesz się. Czekajcie, coś tam chyba było, czy mi się wydaje. Jakieś zejście w dół? Ty, faktycznie, coś tutaj jest. Warto byłoby tędy przejść. Nie, żebym się czepiał, czy coś. A, widzicie? Gówno, jak zwykle. Czemu w takich miejscach nie ma kart kolekcjonerskich schowanych? No czemu? Przecież to idealne miejsca są na takie schowanie takich znajdziek, nie? Ale nie, bo po co? No lepiej, kurde, zabawić się w zgadywankę, że schowamy tutaj fasolki i niech tam pomidor się triggeruje, niech tam szuka. W ogóle smutne jest to, że w tej wersji nie ma polskiego dubbingu. Ta, wiem, że ten argument już... Znaczy ten temat już jakby poruszałem wcześniej, ale to trochę szkoda. Dobra, przyznam, że to jest trochę już creepy miejsce. Taka creepy kopalnia. Tam musimy iść, widzę. Bramki tu nawet mamy. Pierwsza bramka się tutaj odblokowała. Tam coś musi być, ale tam może zaraz przejdziemy. Zobaczymy zresztą. Beczki nic w sobie nie mają. Nie można, kurde, na nich czaru rzucić. Szkoda. Kill off. Widzę, że ktoś tutaj kopał. Co ten Harry, kurde, tak się gibie w dziwny sposób? Kurde, z ściany do ściany się przykleja. What the fuck? A, widzę, że chyba jednak nie musimy szukać żadnej znajdźki, żeby dostać się do tej skrzynki. Okej. Przyzwyczaiłem się już do widoku fasolek, nie powiem, że nie. Dobre jest to, że ta brama drewniana się za nami nie zamyka. Bo to by było trochę straszne, jakby to była taka ukryta czasówka i nagle, kurde, drewniane belki na łeb Harry'ego spadają. Interesting. Co tam na dole jest? Ha, widzicie? O proszę, karta kolekcjonerska. Patrzcie, w jaki sposób ukryta była. To była jakaś babka. Trzeba będzie zobaczyć. Folio magii. Dawaj, szukamy jej. Tutaj nie. Tu jest. Morgana Le Fay, średniowiecze. Data urodzenia, data śmierci nieznana. Czyli pewnie albo żyje, albo do dziś nie jest ustalone, kiedy ona się urodziła i kiedy zmarła. Siostra przyrodnia króla Artura, czarownica, wróg Merlina. Aha, czyli była wrogiem Merlina i była czarownicą i była siostrą króla Artura. No to fajna, fajna persona, nie powiem, że nie. A w ogóle nie skomentowałem, że Herpo głupiec też nie ma daty urodzenia. W sensie nie wiemy, w którym roku się urodził, ani w którym zmarł, więc... Tja... O! Platforma! Chyba zabierze nas teraz do góry, co nie? Tja, lecimy do góry. Okej. Ale przynajmniej mamy kartę kolekcjonerską, więc nie będzie można mi napisać, że którąś pominąłem, bo staram się na bieżąco eksplorować poziomy, okej? Nie, naprawdę, jak ja bym miał być uczniem Hogwartu, to nie wiem, czy bym chciał zwiedzać takie, kurde, tereny. Znaczy, z jednej strony bym chciał, ale z drugiej strony bym się bał, że w najgorszym przypadku spierdzielę się w dół i się wykąpię, albo gdzieś wpadnę do jakiejś dziury i nikt mnie nie znajdzie, no bo nikt mnie nie usłyszy. RIP. Dobra, tu widzę jakiś Camlot. Tutaj nie wiem, czemu przypomina mi się Lara Croft, Tomb Raider z 1996 roku. Dobra, przez chwilę myślałem, że tam jakiś secret jest, ale zapomniałem, że to nie jest Tomb Raider, że w takich dziurkach są jakieś amunicje czy jakieś inne rzeczy.
Znowu jedna fasolka. Po co to komu? No kurde, już nie lepiej wrzucić tam te trzy fasolki? Jak już macie dawać fasolki, to dajcie ich więcej, a nie tak mało. Co tam mamy? O, widzicie? Posłuchali się mnie, dali jedną więcej, no. No. Żałosne, no to żałosne było, no kurde.